Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, przede wszystkim cieszę się, że tutaj poziom tych emocji jest zdecydowanie mniejszy i ta dyskusja jest merytoryczna. I odpowiadając merytorycznie i na spokojnie panu posłowi szanownemu Wojciechowi Saudze, chciałbym jednak zwrócić uwagę, że pana teza, którą pan powtarza po raporcie Najwyższej Izby Kontroli, jest z gruntu fałszywa. Otóż teza główna, a w zasadzie jedyna, raportu Najwyższej Izby Kontroli jest następująca, że 280 milionów zostało wydatkowane w sposób niecelowy. Chcę przypomnieć, że poprzedni prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Krzysztof Kwiatkowski, bliski państwa środowisku, z mównicy sejmowej jeszcze 2,5 roku temu mówił wprost, że nie ma po zmianie Kodeksu Karnego Wykonawczego w 2017 roku nie ma żadnych zastrzeżeń co do właśnie kryterium legalności. Nagle, gdy pan prezes Marian Banaś został prezesem, jest zmiana o 180 stopni. Co to oznacza? Oznacza to, szanowni państwo, że pan prezes Marian Banaś kwestionuje legalność, celowość wydatkowania pieniędzy właśnie na ochotnicze straże pożarne. 180 milionów, 50 milionów złotych na szpitale i 37-38 milionów na klinikę Budzik. I ta teza, którą również pan, szanowny pan przewodniczący Wojciech Sługa powtórzył, jest tezą z gruntu po prostu nieprawdziwą, a przede wszystkim nieuczciwą. Jeżeli rzeczywiście ta komisja ma być miejscem spokojnego dialogu i rozmowy, to po pierwsze chcę powiedzieć, że pan minister Marcin Romanowski punkt po punkcie na poprzedniej komisji odpowiedział właśnie na te zarzuty. To, że 100 stron uwag Ministerstwa Sprawiedliwości nie zostało, ani jedna uwaga nie została uwzględniona przez Najwyższą Izbę Kontroli, też o czymś świadczy. Natomiast, szanowni państwo, jest jeszcze drugi aspekt. Pan prezes Marian Banaś na końcu poprzedniej komisji powiedział jedną bardzo ważną rzecz o swoim życiorysie. Tak, panie prezesie, ma pan piękny życiorys. To jest prawda. I my głosowaliśmy, ja głosowałem również na pana, żeby został pan prezesem Najwyższej Izby Kontroli. I mogę powiedzieć jako poseł, który głosował na pana, że chciałbym, aby prezesem Najwyższej Izby Kontroli był człowiek, na którym nie ciążą żadne zarzuty prokuratorskie. I naprawdę namawiam pana jednak do tego, aby wystąpił pan do pani marszałek Elżbiety Witek z inicjatywą, aby jak najszybciej został panu uchylony immunitet, aby zarzuty zostały panu postawione w sposób transparentny, profesjonalny w procesie sądowym. Pan się z tych zarzutów wytłumaczy. Tak powinno działać profesjonalne państwo. A dzisiaj mamy taką sytuację, że nie ma żadnej wątpliwości, że w związku z tak absurdalnymi zarzutami, które w sposób profesjonalny i pan minister Michał Wójcik, i pan minister Marcin Romanowski zbili od strony i logicznej, merytorycznej, przypominając również to, o czym mówił pan były prezes Krzysztof Kwiatkowski, należy traktować jednak ten raport Najwyższej Izby Kontroli jako raport będący pewnego rodzaju linią obrony. Nie chcę tego już wątku w tej chwili rozwijać, bo jest to bardzo merytoryczna rozmowa, ale chciałbym jasno, panie prezesie, powiedzieć. Oczekuję jako poseł, który na pana głosował i jestem tym zawiedziony, bo później zostało złożone zawiadomienie do prokuratury przez Platformę Obywatelską, która nie wiem dlaczego dzisiaj najbardziej pana broni, że z tych wszystkich rzeczy się pan wytłumaczy. I ostatnie zdanie do pana szanownego mojego kolegi z okręgu, pana Ryszarda Wilczyńskiego. Właśnie to, że prokuratura stawia i chce postawić kilkanaście bardzo twardych zarzutów panu prezesowi Marianowi Banasiowi na wniosek między innymi Platformy Obywatelskiej, bo takie robiliście konferencje, głosowaliście przeciwko Marianowi Banasiowi, jest najlepszym dowodem, że w naszym obozie nie miał żadnych świętych krów. Jestem pierwszą osobą, która zawsze będzie dążyć do tego, że każda nieprawidłowość, jeżeli jest rzeczywistą nieprawidłowością, była wyjaśniona. Innymi słowy, apeluję o to, aby pan prezes Marian Banaś poddał się jak najszybciej weryfikacji, bo zgodnie z polskim prawem nie może się sam zrzec immunitetu, tylko i wyłącznie może to uczynić Sejm. Poseł akurat może się zrzec immunitetu, ale prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może się, ale może zaapelować do pani marszałek Witek jako taki głos, który zachęci również Platformę Obywatelską do tego, aby no, zachowała się w sposób konsekwentny, wcześniej żądając zbadania sprawy, składając wniosek do prokuratury. Innymi słowy podsumowując, bardzo merytorycznie pan Marcin Romanowski rozstrzygnął i wyjaśnił punkt po punkcie zarzuty. Państwo wykorzystują ten raport, który jest niemerytoryczny, do
ataku na Zjednoczoną Prawicę, na Solidarną Polskę, bez żadnych merytorycznych aspektów. Wikłacie w to ochotnicze straże pożarne, szpitale i psujecie atmosferę wokół tak cennych inicjatyw jak Klinika Budzik. Cała teza o 280 milionach złotych jest tak absurdalna, jest tak nielogiczna, że naprawdę, szanowni państwo, powinniśmy jako politycy, możemy się różnić, możemy mówić o sobie różne rzeczy, możemy się oceniać, ale nie wikłajmy spraw związanych z bezpieczeństwem, ze zdrowiem do takiej bieżącej polityki. O to apeluję, ponieważ z tego będą zawsze tylko same straty. Dziękuję serdecznie.